Dzień dobry Państwu. Witam jak zwykle bardzo serdecznie w Bibliotece na Koszykowej. Naszym dzisiejszym gościem jest pan Marcin Wolski. Witam serdecznie. Satyryk, pisarz, dziennikarz prasowy, radiowy, telewizyjny, dyrektor różnych oddziałów i wydziałów. Ale to już dawne czasy. No i podróżnik, To wciąż jest aktualne. Oczywiście, jak najbardziej. Zacznijmy od początku. Urodził się pan w zasadzie już jako satyryk, bo bardzo wcześnie, pod koniec lat 60. zadebiutował pan w Czytelniku, a to było wtedy bardzo poważne wydawnictwo. Wcześniej w Szpilkach. Wtedy w Czytelniku się okazał mój tomik, nie najlepszych, powiem panu szczerze, wierszyków, no ale nie, było to dla mnie... To właśnie jest ten tomik. Było to dla mnie niesłychanie nobilitujące. Byłem wtedy studentem historii i powiem szczerze, myślałem, że tym historykiem pozostanę. Szczęśliwy zbieg okoliczności, poznanie Jana Pietrzaka, wejście w środowisko kabaretu pod egidą, potem jakoś płynnie pierwsze teksty zamieszczane w radio, wreszcie propozycja Jana Mietkowskiego, jednego z twórców Trójki. Czy nie chciałbym przyjść na pół etatu do tego właściwie raczkującego programu? No to taka scena amerykańska. Musiałbym się zastanowić, ja powiedziałem, on powiedział, byle nie za długo. Potem poszedłem do docenta Henryka Samsonowicza. Do profesora, dziekana. Tak? Profesorem został później, wtedy był tylko dziekanem i docentem. Jakoś z nim wynegocjowałem, że zgodzono się, że na pół etatu student dopiero co trzeciego roku podjął pracę w Polskim Radiu. I prywana w tej chwili strzeliło mi, żebym nie skłamał, ale chyba 54 lata pracy w mediach. Oczywiście z przerwami, bo po drodze były różne wydarzenia. Był stan wojenny, kiedy się obudziłem jako niezdolny do służby w jednostce zmilitaryzowanej. Były czasy, kiedy podobałem się władzy bardziej, potem mniej. No ale w gruncie rzeczy cały czas orbitowałem, jeszcze parę razy mi się firma rozleciała po drodze, ale orbitowałem gdzieś pomiędzy Woronicza, Placem Powstańców, Malczewskiego i najbliższą sercu myśliwiecką. Zatrzymajmy się na momencik przy tej książeczce. Co nam zostało z tych wad? Taki był jej tytuł. Co powiedziałby pan teraz? Co nam zostało z tych wad teraz, a co wtedy? Zupełnie inny świat. Inne wady? Tak, powiem szczerze, nie mówiąc o tym, że wie pan co, dawne wady dzisiaj wydają się cnotami. Po prostu świat się zmienia, a my się starzejemy. I prawda, kiedyś Jonasz Kofta powiedział, czy świat się naprawdę tak wiele zmieni, kiedy z młodych, gniewnych wyrosną starzy wkurzeni. I coś w tym jest. Kto za młody nie był socjalistą, na starość jest świnią. Są takie różne opowieści. Mhm. Więc ten świat, który wyobrażaliśmy sobie, słuchając pod egidą piosenki Jana Pietrzaka, za 30 parę lat, jak dobrze pójdzie, jest zupełnie inny. Są zupełnie inne problemy. I wie pan, gdybym dzisiaj pisał książkę o pani Dulskiej, to znalazłbym w niej heroiczną obrończynię wartości rodzinnych. Ponieważ hipokryzja, którą uprawiała, to jest, jak ktoś pobiegnie powiedział, pokłon, który występek składa cnocie. Więc różne rzeczy. Wyśmiewana w czasach mojej młodości przez Mrożka i konsortę z Bohaterszczyzna. Przecież myśmy nie wiedzieli, że w czasie, kiedy chodziłem do szkoły, jeszcze polowali po lasach za na usta tych żołnierzy wyklętych. W związku z tym dzisiejsze wady są inne. Poza tym, wie pan, to znowuż Mrożek. Co będzie, kiedy się okaże, że przód jest z tyłu? To, co kiedyś wydawało się niesłychanie postępowe, dzisiaj dla myślącego człowieka, niekoniecznie w zapatrywaniach prawicowych, jest wsteczne, no bo mimo wszystko ja rozumiem 5 płci, ale 169 to chyba przesada. Już 169? Podobno, ale no, wie pan... Ostatnio słyszałem o 40, no, ale to ale było to nie jest, jakiś czas temu. Tak, to nie jest pan, na bieżąco, jeżeli chodzi o ten gier. Więc te wady się niesłychanie zmieniły. Tak samo wie pan stosunek do ludzi. Młodość powoduje, że człowiek ma stosunek szalenie jednoznaczny.
wie pan, dobry, zły, słuszny, niesłuszny, anioł czy świnia. Po prostu bardzo trudno to powiedzieć, kiedy człowiek przeżył ileś tam lat, miał wielu przyjaciół, z jednymi się pożarł, a z kolei z innymi nawiązał kontakt, to nie potrafi ich oceniać jednoznacznie. Bo są ludzie, nie chcę mówić nazwisk, których kochałem i co więcej, tamten odcinek ich życia kocham do dziś. Tego mi nikt... Ja nie jestem jak żona po rozwodzie, która nawet pierwsze randki wspomina niechętnie. Nie, ja ich kochałem. Mogę ich dzisiaj nie lubić, bo nie, słowo nienawiść jest mi właściwie obca. Ale tego, co wspólnie przeżyliśmy, nikt mi tego nie odbierze. Czy odnosi się to również do osób, z którymi w następnym etapie swojego życia zetknął się pan w radiowej trójce? No bo przecież współtworzył pan 60 minut na godzinę. Powiem egoistycznie, stworzyłem to. Stworzył pan. Później była to powtórka następnego dnia o 13.10. Ja pamiętam, chodziłem do liceum wtedy i jak było 5 lekcji, to spieszyliśmy się wtedy, żeby zdążyć na 13.10 i wysłuchać powtórki z rozrywki. Tak jest. Też, która też, leciała też, przez też, cały tydzień. Też ją wymyśliłem, ale powtórka z rozrywki zawierała wyimki. To było z różnych audycji. Audycja szła początkowo w sobotę, potem w niedzielę, w poniedziałek. Mówię o tej regularnej audycji, chociaż czasami, kiedy zdejmowała ją cenzura, Jacek Fedorowicz mówił, popatrz, nasza audycja jest niepowtarzalna. No, Marcin Wolski był dla mnie i dla pokolenia właśnie z tamtych lat, dla licealistów nie tylko, postacią kultową. Wiem, że nosił pan brodę wtedy. Miałem brodę i miałem bardzo, bardzo dużo, mogę to prywatnie powiedzieć, zgoliłem ją ostatecznie, bo ją skracałem, potem ona się minimalizowała. Kiedy umarła moja mama, poczułem się strasznie dorosły i doszedłem do wniosku, że już nie. Nie ma czasu, nie ma co się postarzać, trzeba zacząć się odbładzać. W trójce, w radiowej trójce uprawiał pan humorystykę, głównie w postaci mikrosłuchowisk tak. oraz wierszy. Tak, to mi zostało. To zostało panu, tak, oczywiście i za chwilę do tego jeszcze przejdziemy. Natomiast potem wziął się pan za potężniejsze formy, a mianowicie za prozę powieściową, za opowiadania, owszem, i za zapowieści. Tworzył pan, skierował się pan w stronę fantastyki, od satyry przeszedł pan na wyższy szczebel, no, na wyższy, powiedzmy na szersze pole, na pole fantastyki, nie uciekając, nie oddalając się tak bardzo od satyry, gdyż ta fantastyka nosi cechy satyryczne lub odwrotnie, satyra, którą zaczął pan uprawiać potem na tym dalszym etapie rozwoju literackiego, zaczęła nosić cechy fantastyki. Mogę to skorygować. Nie skorygować. Akurat trafił pan w sedno. Nie, tylko mogę to przybliżyć. Po pierwsze, ja nigdy nie czułem się w tamtych latach takim par excellence satyrykiem, mimo że zaczynałem w Szpilkach, co to zimą odkrytykuje nieściąganie śniegu, a latem brak napojów chłodzących w zakładzie pracy. Nie. Mnie od początku, nawet w tych wierszach pierwszych, bardziej interesowała historiozofia, mechanizmy dziejów. Oczywiście w okresie komuny to trzeba było bardzo szyfrować. I w wierszach oczywiście to było trudniejsze, natomiast te właśnie mikrosłuchowiska pozwalały do kreowania jakiejś rzeczywistości, jakiejś sytuacji. Często to była baśń, czy raczej mój wynalazek antybaśń, która pozwalała opowiedzieć to, co się wokół nas działo, w sposób tak zakamuflowany, że z jednej strony cenzorowi pozwalało udawać, że tego nie odczytał, a publicy się bawić. I teraz od razu dalsze tłumaczenie. To się stało, można powiedzieć, z pełną nieśmiałością. Ja po prostu potwornie nie wierzyłem w siebie jako prozaika. W związku z tym, czy pan uwierzy, że kiedy zaproponował mi Marian Terlecki pisanie polskiego zoo, znaczy czegoś, bo ja dopiero wymyśliłem tytuł polskie zoo, to ja notatki sporządziłbym wierszem, bo szło łatwiej. I kiedy pokazałem kolegom, przede wszystkim Andrzejowi Zaorskiemu, i mówię sobie, patrz, to już tak to mniej więcej będzie wyglądało, a teraz to przełożę na prozę. Mówię, daj spokój, zostaw. Więc mówię, jestem odwrotnością Monsieur Jourdain, nie wiem, że mówię wierszem. Ale do meritum. Więc zacząłem
moje zmagania z prozą. Bo to początki to były te krótkie, jednostronicowe opowiadania do 60 minut na godzinę. Potem, jeszcze przed stanem wojennym, był pierwszy wybór takich najbardziej moich, użyjmy tego słowa, kultowych seriali na czele z Matriarchatem, Świnką, Numerem, które spróbowałem przerobić na prozę. To było prościej, bo już dialog był, teraz tylko należało dodać opisy przyrody, prawda? I tak by może się to bujało. Trochę rozwiązał sprawy dla mnie generał Jaruzelski, bo kiedy się stałem bezrobotnym, wykluczonym, z prawem właściwie uprawiania jakiegokolwiek zawodu, a pewien szalony naczelnik gazety, która się ukazała, zresztą Ludowej, postanowił mnie zatrudnić, to okazało się, że jest w ogóle na mnie zapis personalny, a naczelnego chyba bodajże zdjęli, a w każdym razie miał duże kłopoty. Więc byłem jak gdyby nie sobą, bytem nieistniejącym. I wtedy w tych brokach stanu wojennego zacząłem pisać pierwszą książkę, początkowo do szuflady, Agent Doe. Czyli historię człowieka, który nagle dowiaduje się, że jest diabłem i ma do Mission Impossible doprowadzić do końca świata, tak żeby to tak wyglądało, że ludzie ludziom zgotowali ten los. Mm-hmm. Poniekąd ten mój Mefouson, bohater i diabeł z nadania, jest człowiekiem, który opisuje wszystkie dylematy stanu wojennego. Jest konformistą, który najpierw się boi, ucieka, broni, kapituluje, wciąga i na koniec w swoim diabelstwie zaznaje rozkoszy. I to była pierwsza powieść. No i później oczywiście ona się przeleżała ileś lat, osiągnęła sukces, ba, przetłumaczono ją nawet w Związku Radzieckim, gdzie podobno osiągnęła nakład 300 tysięcy egzemplarzy, bo jeszcze nie odkapowali, że miała również podtekst antyrosyjski. Później jeszcze próbowali dwie rzeczy moje jeszcze tam zaczęli tłumaczyć, ale już potem się to ten rynek dla mnie zamknął. No ale to rozpoczęło ten dział coraz śmielej uprawianej prozy. Potem miałem znakomitych dwóch mentorów, zresztą jeden rok starszy, drugi parę lat młodszy, czyli Maciek Parowski, który mi jak gdyby wiele rzeczy pokazał, jeśli idzie o fantastykę. I też to on wykreował Agenta Doe, bo on wmówił mi, że ona jest najlepszą moją książką, nawet kiedy już było 10 następnych. Oraz Mirek Kowalski, który jako wydawca i redaktor po prostu mnie ociosywał. Po prostu dręczył, męczył, wybierał lapsusy, robił listy hańby. I wreszcie, jeden z ostatnich książek, które dla niego wydałem, powiedział, jestem rozpaczony. Dlaczego? Nie mam co poprawiać. Obaj ci panowie już nie żyją, niestety. Jak wiemy, tak, ale rzeczywiście zrobili dużo dla fantastyki polskiej. No tak, Batek mnóstwo, a gdyby Mirkowi nic innego nie dostało, to przecież Sapkowski, to jest jego dzieło. Tak, tak, oczywiście. Na chwilę jeszcze wróćmy do stanu wojennego, tak. Konkretnie do pierwszego dnia jego wprowadzenia, do 13 grudnia. Wtedy właśnie to było w niedzielę. Miał, jak w każdą niedzielę o godzinie 20, miał ukazać się program 60 minut na godzinę. Oczywiście nie ukazał się w tym dniu. Czy po latach dostąpił światła dziennego? Tak, i był żaden. I był, proszę pana, żaden, ponieważ my naciskani przez pół tygodnia walczyliśmy z cenzurą, okrowaliśmy go, poprawialiśmy teksty na tego. Był dość błahy. Poza jednym, poza moim opowiadaniem, które opisywało niewidzialne mury, które rosły między ludźmi. To taka może być profetyka. I to jedyne, co ja mogę w tej chwili zapamiętać z tego, bo reszta była pełna uników, półsłówek. Zawsze w życiu tak się dzieje, że nikt nie wie, że to jest ostatnie spotkanie, ostatni raz i ostatnia audycja. Nikt tego nie uprzedza. W polskim zoo też pojechaliśmy na wakacje, napisałem piosenkę pod tytułem Przerwa, która poszła w tej audycji, no ale ta przerwa trwa do dziś dnia i to se ne vrati. No potem zaczął pan pisać książki i część z nich jest tutaj przed nami na stoliku i tak się pan zacietrzewił w pisaniu książek, że każda teraz nowa jest coraz grubsza.
No i w zasadzie związane są z tematyką fantastyki. Fantastyki nie tyle science, może fiction, co political fiction lub historical fiction, mhm. ponieważ tworzy pan różne światy historii alternatywnej. Odpowiem panu od razu wchodząc w słowo, tak. że dlaczego są takie? Ponieważ ja uważam, że człowiek musi opierać się o to, co zna. Mhm. Czyli na przykład ja się nie podejmę pisania książki, której głównym bohaterem byłby lekarz. Mhm. Dlatego moimi bohaterami są historycy, pisarze, że czasem politycy, ale po prostu, no niestety, stworzenie, powiedzmy sobie, wiarygodnej postaci Wilka Morskiego, no wymagałoby starannych studiów, albo przynajmniej popłynięcie z Pałkiewiczem dookoła świata. Ale on pływał głównie w samotne rejsy. Więc to jest ta cecha charakterystyczna, więc stąd historia. To też oczywiście bywało bardzo różnie, bo jak pan zauważył, zaczęło się od fantastyki, czyli to były ten cykl antybaśni, antybaśnie z tysiąca jednego dnia, które się układały w pewien świat, który istnieje obok nas, pewne przejścia czasoprzestrzenne, które pozwalały odwiedzać te światy i próbować je zmieniać. Zresztą często to również szło w parze, bo ja ciągle tworzyłem dla radia i kilkaset słuchowisk stworzyłem. Czasami to były słuchowiska odcinkowe. I w którymś momencie nagle doszedłem do wniosku, że ja w zasadzie wymyślam światy, a nie korzystam ze swojej wiedzy historycznej. I to było takie spotkanie z wydawnictwem Fronda, gdzie powiedzieli mi, czy pan by nie napisał popularnej wersji książki Piotra Gontarczyka PPR, Droga do Władzy. Czy się oszaleli? Po pierwsze, ja nie jestem beletrystą i żeby stawać się dzisiaj Łojkiem czy Jasienicą, to już jestem za stary. Ale to przecież nie musi być publicystyka, to przecież może być, to może być fabuła. Ja mówię, drodzy państwo, nie może istnieć fabuła, gdzie nie ma ani jednego pozytywnego bohatera. Ludzie muszą kogoś pokochać, żeby pozostałych nienawidzić. I rozstaliśmy się, można powiedzieć, bez konsensusu, ale już chyba na schodach. A spotkaliśmy się w Domu Literatury. Zaczęło mi świtać, że może jednak nie. I proszę pana, dwa pomysły. Po pierwsze, żeby uczynić bohaterką kobietę, która jest zaplątana, trochę nieświadomo tego, co się dzieje, w tenże te początki budowy PPR-u, komunizmu w Polsce. A po drugie, co wynikło z lenistwa, a nie chciało mi się wtedy, a jeszcze nie było Wikipedii, prowadzić paroletnich studiów z epoki, która mnie przedtem nigdy nie interesowała. W związku z tym wymyśliłem sobie, żeby ją opowiedzieć niejako przez mgłę. To znaczy, wymyśliłem sobie, że bohaterem jest jej syn, nauczyciel w podwarszawskim liceum, oczywiście historii, który w pewnym momencie ma odblokowanie pamięci genetycznej. No i nagle widzi się w swojej matce, która nie żyje oczywiście od bardzo, urodziła, parę dni po jego śmierci została w tajemniczych okolicznościach zgładzona. Mhm. I zaczyna opowiadać w takiej scenerii, czy dochodzić w takiej scenerii onirycznej, mglistej, niejasnej, to wszystko, co się działo matce. Przeżywa z nią tamto życie, ale to nie wymaga, żebym tak do końca ostro, to czasami, niech pan zauważy, filmowcy robią, jak powiedzmy sobie, trudno jest pokazać tłumy, a jeszcze nie było takiej grafiki cyfrowej. To są takie sposoby. I tak to powiedziałem. I powiem szczerze, że doczekałem się komplementu od Piotra Semki, że powiedział, że to jest najlepsza książka opisująca stan wojenny, bo rzecz się dzieje w ogóle, jest tyle stan wojenny, stan przedwojenny, bo to się dzieje w tę jesień poprzedzającą bezpośrednio stan wojenny. Ten właśnie nauczyciel, jego romans, jego tropienie przeszłości, bo chce się dowiedzieć, kto był jego ojcem, ponieważ nagle orientuje się, że ten bohater komunistyczny nie mógł być, bo się daty nie zgadzają, którego nazwisko nosi. No i to jest cała historia. No i ta książka skłoniła mnie do wejścia w historię. I pojawiały się książki trochę historyczne, trochę historii z dodatkiem pewnej fantastyki, a potem nagle
Napisałem pierwsze słowisko, a później powieść Alterland. Nic nowego, jeżeli chodzi o tytuł. Jest on wzięty z Harrisa, Vaterland. Mm-hmm. Który mnie zachwycił, jeżeli można powiedzieć o dwóch ojcach duchowych tych historii alternatywnych, to jest właśnie Harris, który opowiada historię, w której w latach 60. Trzecia Rzesza nadal istnieje. Ale ten Harris od Enigmy, a nie ten od Hannibala Lectera. Od Czerwonego Smoka, tak. Ten od Enigmy. W tej chwili skończyłem świeżo czytać jego książkę Wielka Ucieczka, dzieląca się w okresie Karola II i polowania na tych, co podpisali deklaret o zgładzeniu króla, mm-hmm, Karola I. Więc jego i drugi wspaniały, aczkolwiek zapomniany, Sprague de Camp, twórca wielkich i małych twórców cywilizacji, twórca Conana Barbarzyńcy, mm-hmm, i właśnie twórca Jankesa w Rzymie. Czym się one różnią od innych historii? One są bardzo wiarygodne. To znaczy, to nie jest fantazjowanie. Tam się wszystko zgadza. Poza jednym, że w którymś momencie włącza się ta zwrotnica dziejów. Myśmy to z Parowskim myśleli i nazwaliśmy to błędnie, zwrotnicę czasów, ale poszedł cały cykl, co związane. Ale chodziło mi o zwrotnicę dziejów, ale ci ludzie pozostają tymi ludźmi. Czyli na podstawie ich poprzedniego życia my możemy domniemywać, co oni by robili dalej. A oczywiście ta ścieżka dziejowa tego świata naszego i tego świata alternatywnego się coraz bardziej rozdwaja. Czasami to bywa, jak w wypadku Alterlandu, to jest po prostu udany zamach Stauffenberga w Kętrzynie. Mm-hmm. W wypadku z kolei Wallenroda, piękna pani Wallenrod, jak napisał chyba Masło w recenzji, to jest historia wzięta z dywagacji mojego kumpla ze studiów, profesora Wieczorkiewicza, potem to wykorzystał bardzo, bardzo intratnie Zychowicz, czyli możliwości dogadania się z Trzecią Rzeszą przed wojną. Przy czym ja stworzyłem jeden fantastyczny element, który to uprawdopodobniał. Żyje Piłsudski. Mm-hmm. Potem napisałem drugą część, Mocarstwo, czyli dzieje Polski, która wyłoniła się zwycięska po tej wojnie, w której poległy i Niemcy, i nie ma w ogóle Związku Radzieckiego, i tak dalej, i tak dalej. I rzecz się dzieje w latach 60., można powiedzieć, na wieku. Ale kiedy stwierdziłem, że za dużo tego dobrego, to napisałem jedną przegraną bitwę, czyli alternatywną historię Polski i świata wskutek przegranej bitwy warszawskiej. Ginie zamordowany przez Eligiusza Niewiadomskiego w kwaterze głównej w Puławach Józef Piłsudski 13 sierpnia roku 1920. No bo tak planował. Tak. No więc, Niewiadomski jest, właśnie tak. Planował zamach na Piłsudskiego. Tak. No, w związku z tym, wie pan, ten dodatek fikcji jest jak dodatek pieprzu. To nie jest kompletne, to nie jest dzisiejsza postmodernistyczna powieść, w której Asyryjczycy walczą z Indianami. Więc nie. To jest wszystko... Może być po Bożemu. Ja to jeszcze dodatkowo w tej jednej przegranej bitwie żerowałem na autentycznych pamiętnikach mojego ojca, który był uczestnikiem tej, więc tam jest klimat, tam są pierwsze walki. No i potem jego losy i losy jego syna. Książka zaczyna się, kiedy jego syn jest studentem historii Uniwersytetu imienia Feliksa Dzierżyńskiego w Warszawie, stolicy autonomnej Republiki Prymislinii. I pisze Bogu ojczyźniane, bez Boga, ojczyźniane poematy na temat Feliksa Edmundowicza Dzierżyńskiego. Mm-hmm. I to jest początek tej historii, oczywiście nie będę jej zdradzał. No i potem były różne, ja już nie wiem, ile ja napisałem tych historii, bo na przykład Wilku Owczarni jest, i typowa książki, to jest historia alternatywna, a gdybyśmy tak pokuszy nie utrzymali się w Moskwie. Mhm. A powiem szczerze, że fascynująca rzecz, kiedyś usiłowałem to tym zainteresować filmowców, tym bardziej, że miałem tam bardzo krwistych bohaterów, tym bohatera, który próbuje to naprawić po latach, ale mu się nie udaje, czyli pana Piekarskiego, który usiłuje zabić Zygmunta Wazę. Gdyby Zygmunt Waza zginął w roku 1610, jego syn pojechał do Moskwy. I co więcej, syn nie miał uprzedzeń i stwierdził, Moskwa warta jest mszy prawosławnej.
Kto wie, kto wie. No i zbliżając się już do dzisiejszych czasów, to jest to leżą te najnowsze nowości. Czyli też jakby taka trochę paraautobiografia, powtórka z rozgrywki, która opowiada, że moje alter ego budzi się powtórnie w roku 70, żeby nie skończyć 8 i ze świadomością, co będzie dalej. Mhm. Tyle, że to jest dziwny 78 rok, ponieważ Wojtyła nie zostaje wybrany papieżem. No i to jest początek, że mój bohater sobie trochę patrzył z boku, niestety nie znał wyniku ani gonitw, ani rozgrywek, żeby na tym grać, ale włącza się, żeby zmienić historię. No i to jest powtórka z rozgrywki. Z kolei następna rzecz, czyli Międzymorze. Najnowsza pana książka, tak? Przedostatnia. 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 Ale mówię o tej, która jest na rynku, to chyba jest najnowsza. Tak. Mhm. To jest znowuż alternatywa, też bardzo prosta. Co by było, gdyby jednak Jadwidze udało się zakochanej Jadwidze Gaweńskiej, tak? Udało się uciec z Wawelu i dopełnić związku małżeńskiego z Wilhelmem Habsburgiem. I znowuż, oczywiście z ogromnym dodatkiem takiej pewnego elementu baśniowości, postać błazna, który jest trochę postacią nie z tego świata i tysiące różnych historii, ale pozwala ona pokazać, jaka to byłaby inna alternatywa. Jak Polacy, podobnie jak w jednej przegranej bitwie, bo ja piszę książki ku pokrzepieniu serc, jak Polacy daliby sobie radę nawet w tak trudnej sytuacji. Jeszcze jedna rzecz, to już jest Mission Impossible, czyli wariant lotaryński. Książka, którą jak ktoś chce mieć, to musi się skontaktować z biblioteką publiczną w Lesznie, bo ona tę książkę wydała, choćby dlatego, że to leszczyński. To jest znowuż misja niewykonalna, ponieważ z rozmów z dyrektorem tejże biblioteki zapytano mnie, czy potrafiłbym napisać historię alternatywną, w której zostałby dowartościowany Stanisław Leszczyński, uważany za, obok Michała Korybuta Wisielskiego, za takiego, Walezego może, takiego najbardziej nieudacznego króla. A był to geniusz. To był facet o mózgu wyprzedzający epokę. To był facet, który wymyślił trójpodział władzy, który mu zwinął Montesquieu. To był facet, który zaprojektował oświecenie, ale bez wrócenia Boga. Nieprawdopodobna historia. Tyle, że był mięczakiem. Był klasycznym intelektualistą. Drżał na widok Karola XII szwedzkiego, który był, można powiedzieć, jego sponsorem. Więc nie był wojownikiem. I moje zadanie było, którego Państwu nie zdradzę, polegało na tym, że trzeba mu dać partnera, który go uzupełni. Mogę tylko zdradzić, że bitwa pod Połtawą rozgrywa się u mnie o 2 lata wcześniej. Kończy się zwycięstwem polsko-szwedzko-ukraińskim na czele z Mazepą. Mm-hmm. Nawiasem mówiąc, pierwszym laureatem, czy tam, jak to byśmy, kawalerem Orderu Orła Białego, o czym mało kto wie. Więc kończy się tym zwycięstwem, ginie Piotr I i zarówno dla Polski, jak i Ukrainy jest zupełnie inna historia. A tą zupełnie inną historię to opisuję w książce, którą właśnie skończyłem, która się nazywa Kopia zapasowa, która opowiada historię świata alternatywnego do dziś dnia. No i to jest powiedzmy sobie to, co się udało w tym temacie wykonać. Spróbujmy jeszcze na koniec sięgnąć do pańskiej profetyki. Jest pan znany z małego ekranu, z programów telewizji emitowanego od kilku lat w TVP3. Właściwie w TVP Info, tak, oczywiście. I teraz, kiedy wybory 15 października 2023 roku zakończyły się tym, czym się zakończyły, wybory parlamentarne, jaki będzie dalszy los nie tylko w telewizji, nie tylko telewizji polskiej, ale i w ogóle nasz, jako obywateli Polski?
O obywateli Polski jestem w miarę spokojny, ponieważ czuwa nad nami opatrzność i bardzo są różne scenariusze. Poza tym ciągle jesteśmy w demokracji i nie ma takiej rury, której by się nie dało odetkać, że zacytuję klasyka. A co się tyczy w telewizji? Nie mam specjalnych złudzeń, ale wie pan co? Ja ufam, nazywam go najwyższemu reżyserowi. Powtórzę. Ale ja, proszę pana, ufam najwyższemu reżyserowi. Otóż ten najwyższy reżyser pilnuje mnie, żebym się nie poczuł za dobrze. Mm-hmm. Niech pan sobie wyobrazi, dziś myślę ze zgrozą, gdyby nie było stanu wojennego, a ja robię, nie wiem, który, 5000 odcinek, 60 minut na godzinę, z bardzo starymi kolegami, z których paru jeszcze żyje. Widziałem końcówkę podwieczorku przy mikrofonie. Żałosna starość. Ale przecież sam bym tego nie zrezygnował. Moje audytorium starzałoby się razem ze mną, wymierało, no i w końcu by zdechł. Przydało się, bo gdyby nie stan wojenny, nie byłoby książek. Nie sięgnąłbym śmielej po telewizję. Również, gdyby było dalej polskie zoo. W dzisiejszej rzeczywistości, Polski podzielonej, Polski łypiącej na siebie krzywo z okopów, nie da się stworzyć tego pluszowego świata polskiego zoo, gdzie te pluszaki, chociaż na siebie ujadały, to się w sumie lubiły, potrafiły się wspólnie upić w chawełce. A jak zrobiliśmy setny odcinek, to wszyscy pojawili się w baraczku, gdzie to graliśmy. Od Geremka do Krzysztofa Króla, od Mietka Wachowskiego po profesora Balcerowicza. A ci, co nie przyszli, to nadesłali się w wersji wideo jak Jarosław Kaczyński, Antoni Macierewicz czy Jan Olszewski. Więc to też już jest niemożliwe. Ktoś mi mówił, żebym wznowił polskie zoo. Dlaczego ja wybrałem program satyryczny komentujący? Po pierwsze, nic innego mi nie zaproponowano, a po drugie stwierdziłem, że do określonych epok pasuje określony styl. 60 tworzyłem w złotym wieku radia. Polskie zoo w radosnym klimacie odzyskanej telewizji i odzyskanej wolności. Potem właściwie jestem głównie prozaikiem, a w telewizji zapewnia mi kontakt z publicznością, możliwość szybkiego komentarza, możliwość sprzedania czasem dowcipu. I mi się wydaje, że po prostu jeszcze pozostała przede mną faza pamiętnikarstwa. I może właśnie najwyższy reżyser wpadł na pomysł, żeby skierować mnie na tę drogę. A czy nie korci pana, to już naprawdę ostatnie pytanie, proszę, żeby napisać powieść political fiction na temat wyborów prezydenckich, które odbędą się za 2 lata? To nie, to by raczej felieto, to nie na powieść, to nie na powieść, poza tym byłaby to zbyt duża fantazja. Tym bardziej, że wie pan, ja właśnie rzadko piszę fantazje wybiegające za daleko w przyszłość, bo potem tylko można gryźć palce, jak to nam się rozwinęło. Mam jeszcze ileś tam pomysłów, które chciałbym rozwinąć. Cały czas pracuję nad czymś, co się nazywa celebrytarz, czyli opowieści o ludziach, z których poznałem, a poznałem wielu, a jeżeli nie powiem wszystkich. Piszę to oczywiście w 2 wersjach. Jedna taka do wydania za kilkadziesiąt lat, druga bliżej. I to jest też bardzo zajmujące zajęcie. I powiem szczerze, jak teraz skończę te inne bieżące sprawy, to się za to wezmę. No a poza tym, wie pan, życie jest ciekawe i warto jest długo żyć, a ja już żyję, chwalić Boga, 76 lat i widziałem tyle wspaniałych rzeczy, że tylko mogę najwyżej żałować tego wszystkiego, czego ewentualnie nie zobaczę, ale jeszcze sporo przed nami. Drodzy Państwo, naszym gościem był niezniszczalny jak zwykle człowiek, symbol, po prostu Marcin Wolski. Dziękuję panu bardzo. Dziękuję również. I Państwu.